Niemowlę zostało za Touch Zone. Nowe doniesienia po tragedii w Przemkowie. Mający kilkanaście tygodni Marcinek walczy o życie w szpitalu, po tym jak rodzice znęcali się nad nim oraz jego dwuletnim bratem Filipem w Przemkowie, województwo dolnośląskie. O przemocy domowej wiedziała opieka społeczna, jednak notatki w tej sprawie utknęły w sądzie. System nie zadziałał, przyznała w programie Uwaga TVN Katarzyna Dąbrówny, prezes sądu w Głogowie. Ofiarami przemocy domowej w Przemkowie są dwuletni Filip oraz mający 11 tygodni Marcin. O tym, że rodzice znęcali się nad małymi dziećmi, poinformowaliśmy 7 marca. Razem z Moniką M. usłyszeli zarzuty znęcania się nad chłopcami od ich urodzenia i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi im do 20 lat więzienia. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Okazało się też, że Marcin G. 20 lat temu zabił swoją matkę. Przemków. Niemowlę walczy o życie w szpitalu. Nowe fakty. Para była pod opieką ośrodka pomocy społecznej, co oznacza, że problem ich rodziny był instytucjom znany. Po raz kolejny zabrakło jednak sprawczości, przez co doszło do cierpienia najmłodszych. Pierwszy raz zobaczyłam ich w sytuacji, jak grzebali w śmietniku. Razem z dzieckiem, jak podeszłam, to ten mężczyzna zaczął mnie wyzywać. Otwierający nawias kwadratowy wielokropek zamykający nawias kwadratowy. W tym czasie dziecko było w wózku, powiedziała Uwadze TVN anonimowo sąsiadka pary. Inny ich znajomy przyznał, że ojciec dzieci miał odchyły i że nieraz szarpnął dziecko. Czara goryczy przelała się po urodzeniu Marcinka. Po 2 miesiącach chłopczyk trafił do szpitala. Najpierw z powodu zachłyśnięcia, ale w dniu wypisu jeszcze raz zawieziono go do lecznicy. W godzinach nocnych dziecko ponownie znalazło się w szpitalu. Niestety, stwierdzono, że ma liczne obrażenia na główce, powiedziała w programie TVN Katarzyna Dąbrówny, prezes Sądu Rejonowego w Głogowie. Dodała, że dziecko miało zrośnięte żebro. Świadczyło to o tym, że wcześniej było złamane i zdążyło się zrosnąć. Potem okazało się, że są też liczne obrażenia w mózgu, świadczące o stosowaniu przemocy. Fakty wskazują na to, że zostało zatłuczone przez tych rodziców. Było wielokrotnie uderzane butelką po głowie czy podduszane, zaznacza prezes głogowskiego sądu. Możliwe, że do takiego obrotu spraw nie doszłoby, gdyby opieka społeczna alarmowała o przemocy. Notatka z OPS wpłynęła do sądu, ale, jak czytamy, w gąszczu dokumentów czekała na swoją kolej i sędziowie nie zdążyli zajrzeć do niej przed tragedią. OPS powinien zadzwonić do któregokolwiek z sędziów rodzinnych, do któregokolwiek z kuratorów zawodowych i poinformować, że w jego ocenie dobro dzieci i bezpieczeństwo jest zagrożone. I wymaga to natychmiastowego działania. Wtedy sędziowie odkładają wszystko i natychmiast zabezpieczają dzieci, mówi sędzia Katarzyna Dąbrówny. Przyznała tym samym, że system nie zadziałał. Zawiódł Marcinka, zawiódł Filipa. Gdzieś szwankuje przepływ komunikacji, podsumowała prezes Głogowskiego Sądu.